Taca. Ligowe piłkarskie ostatki w sezonie 2019-2020 przed nami. Witamy bardzo serdecznie z Wronek w sobotę 25 lipca. Od godziny 17 ostatnia 34 kolejka drugiej ligi piłkarskiej, między innymi tutaj na stadionie przy Leśnej, rywalizacja rezerw Lecha Poznań z błękitnymi Stargard. Witamy tradycyjnie na antenie Lech TV, witamy także na antenie stacji Fan Club TV. Realizatorem transmisji jest Maciej Springer. Boiskowe wydarzenia komentować będzie dla Państwa Maciej Henszel. 7 minut do początku rywalizacji pomiędzy Lechem 2 a błękitnymi Stargard. No to posłuchajmy w takim razie pierwszej naszej przedmeczowej rozmowy. Nasz reporter Adrian Gałuszka rozmawiał z analitykiem Lecha Poznań Tomaszem Przekazą. Posłuchajmy tej rozmowy teraz. A my witamy już Państwa bardzo serdecznie tutaj z wysokości murawy stadionu we Wronkach. Dzisiaj naszym gościem przed meczem jest analityk zespołu Tomasz Przekaza. Dzień dobry, Tomku. Witam serdecznie. No to nie może być inaczej, jak przed ostatnią kolejką nie możemy zacząć od innego pytania niż od tego kalkulacji przed tym spotkaniem, no bo na pewno też kalkulatory wyciągnęliście. Zobaczyliście na spis spotkań w tej kolejce i wyszło Wam, że szanse na utrzymanie są spore, ale pewni jego jeszcze być nie możecie. No tak, bardzo żałujemy, że nie udało się już wywalczyć tego utrzymania w poprzedniej kolejce. Dałoby by to nam duży komfort psychiczny, ale jak tak sobie policzyliśmy, no to w to utrzymanie jest zamieszane jeszcze 6 zespołów, w tym jeszcze 8. Dodatkowo może mieć, tak jak my w tej chwili, 47 punktów. Tych kalkulacji trochę było, wiemy co musi się wydarzyć, żebyśmy się w tej lidze nie utrzymali. No ale liczymy na to, że dzisiaj podniesiemy 3 punkty z murawy i w ogóle nie będziemy musieli patrzeć na to, co się dzieje w innych spotkaniach. Pomóc nie pomogą dzisiaj zawodnicy z pierwszej drużyny nominalnej, poza Kubą Niewiadomskim. To pierwsza taka sytuacja w tym sezonie, gdzie nie możecie liczyć na wsparcie zawodników trenera Dariusza Żurawia. I tak myślę, kibice się zastanawiają nad tym, jak wy sobie z tym poradzicie, aczkolwiek znając zespół, nie mam wątpliwości, że przygotowaliście się bardzo optymalnie do tego spotkania. Jak najbardziej i to też nie możemy odejmować chłopakom, którzy są w rezerwach ich jakości. Wystarczy wspomnieć, że praktycznie wychodzimy takim samym składem jak tydzień temu w Bytowie. Tak naprawdę są tylko 2 zmiany. Za Julka Letniowskiego wchodzi Bartek Bartkowiak i zamiast Pawki Tomczyka gra Hubert Sobol. Myślę, że strata na jakości jest w tym momencie minimalna, jeśli nie w ogóle jakakolwiek jest, więc poradzimy sobie na pewno bardzo dobrze w tym meczu. To może jeszcze na koniec słówko właśnie o Hubercie Sobolu, który świetnie pożytkował te minuty, które dostawał dotychczas od Was. I nie inaczej było chociażby przeciwko Gryfowi Wejherowo, gdzie wystąpił w pierwszym składzie, strzelił gola, pokazał się też z dobrej strony. Dzisiaj chyba o tyle łatwiej mu będzie, no bo 2 zawodników w szeregu błędnych pauzuje za kartki. To prawda, Hubert jest bardzo doświadczonym już tak naprawdę napastnikiem, zawsze na niego liczymy w momentach, w których wchodzi na boisko, daje dużo jakości, strzelił bardzo ważne bramki w wygranym meczu ze Stalą Rzeszów, czy chociażby z GKS-em Katowice, także liczymy na niego w dzisiejszym meczu również. Czy będzie miał ułatwione zadanie? Myślę, że nie, bo każdy zawodnik w błękitnych, który zastąpi tych, którzy pauzują, da z siebie wszystko i będzie walczył o utrzymanie w tej lidze. Bardzo dziękujemy trenerze, a my oddajemy już głos do komentatorów. Dziękujemy.
Dziękujemy za tę garść informacji z Murawy, natomiast teraz już zaprezentujemy szybciutko składy, w jakich zagrają dziś oba zespoły. Rozpocznijmy od zespołu gości, czyli błękitnych Stargard. W bramce z numerem 57 Mariusz Rzepecki, 7 to Michał Cywiński, 8 Marcin Gawron, 10 Paweł Łysiak, 11 Krystian Sanocki, 17 Aleksander Tojs, 18 kapitan drużyny Wojciech Fadecki, 20 Jakub Szrek, 21 Hubert Krawczun, 24 Patryk Paczuk i 25 Hubert Sadowski. Tak wygląda jedenastka desygnowana do gry przez doskonale znanego w Poznaniu i Wielkopolsce trenera Adama Topolskiego. A teraz już jedenastka, w jakiej pojawi się na Murawie drużyna gospodarzy, czyli rezerwy Lecha Poznań. Trener Rafał Ulatowski dziś zdecydował się na następujących piłkarzy. W bramce 12 to Łukasz Radliński, 9 Paweł Tupaj, 6 Adam Marciniak, numer 2 kapitan drużyny Grzegorz Wojtkowiak, 3 to Jakub Niewiadomski, 8 Jakub Białczyk, 22 Łukasz Szramowski, 10 Bartosz Bartkowiak, 23 Oleksandr Jacenko, 24 Hubert Sobol i z numerem 11 Tomasz Kaczmarek. Tak to wygląda, jeśli chodzi o skład gospodarzy. Piłkarze są już na boisku, gospodarze dziś na biało, piłkarze błękitnych, jak sama ich nazwa wskazuje, w błękitnych strojach. Dziś zaprezentują się tutaj na boisku we Wronkach. Sędzią spotkania jest pan Damian Gawęcki, któremu pomagają na liniach Marek Arys i Michał Sobczak. Sędzią technicznym jest Patryk Gryckiewicz. Wszystko gotowe do gry. Zbliża się godzina 17, więc będziemy rozpoczynać tę ostatnią, 34. kolejkę drugiej ligi piłkarskiej. Na finiszu rozgrywek zarówno pierwszej, jak i drugiej ligi właściwie wyższa matematyka pojawia się w grze. Trzeba to wszystko przeliczać, trzeba używać kalkulatorów, trzeba sprawdzać bilanse bezpośrednich meczów, bilanse bramkowe, jakiś naprawdę niesamowity ten sezon, jeśli chodzi o rozgrywki, kiedy zespół taki jak na przykład rezerwy Lecha Poznań ma w dorobku 47 punktów na kolejkę przed końcem i nie jest kolejorz pewny utrzymania w rozgrywkach drugiej ligi, a przecież w poprzednich sezonach, kiedy sprawdzaliśmy te rezultaty, 39-40 punktów to była ta bariera, która wystarczała do zapewnienia sobie ligowego bytu. W tym sezonie wygląda to zupełnie inaczej. Przed tą ostatnią kolejką właściwie bardzo duża grupa zespołów zagrożona spadkiem, tak samo jak też trwa wciąż oczywiście jeszcze rywalizacja chociażby o miejsce barażowe w rozgrywkach drugiej ligi, o to, żeby powalczyć jeszcze o ten awans szczebel wyżej, jeśli chodzi o tę hierarchię lig w Polsce. Pierwszy stały fragment gry wywalczyli Lechici. Będzie dośrodkowanie. Uwaga, Wojtkowiak głową strącił tę piłkę w polu karnym, ale piłka w bezpiecznej odległości minęła bramkę błękitnych Stargard. No i teraz wracający na Państwa ekranach był przed chwilą Grzegorz Wojtkowiak. Wraca przed własne pole karne, ale tutaj widać, jak zgubił obrońcę. Wyszedł do tego zagrania i takim szczupakiem, można powiedzieć, uderzył piłkę, bo bardzo nisko odbijał, kiedy ta piłka była tuż nad murawą, no ale też troszkę w tej sytuacji zabrakło szczęścia. No i już odpowiadają goście, już oni są w polu karnym, strzał, ale strzał niecelny, więc właściwie można powiedzieć, że nie minęły dwie minuty i po jednym zagrożeniu zarówno z jednej, jak i z drugiej strony najpierw zaatakowali Lechici, mieli stały fragment gry, a później odpowiedzieli zawodnicy gości, którzy byli w poznańskim polu karnym i także już próbowali próby na bramkę Łukasza Radlińskiego. Bartosz Bartkowiak dostał podanie od Radlińskiego. Powrót Bartosza Bartkowiaka do składu po kontuzji, po dłuższej pauzie. No i ładnie otworzył tutaj tym podaniem Jakuba Niewiadomskiego, a teraz Bartkowiak fauluje swojego przeciwnika. Arbiter pokazuje, gramy dalej. To jest przywilej tutaj korzyści zastosowany przez arbitra przy tej akcji zawodników ze Stargardu. I teraz arbiter gwizdnął, pokazał, że będzie rzut wolny dla piłkarzy gości i pewnie jeszcze przywoła Bartka Bartkowiaka arbiter, żeby no tam kilka słów mu powiedzieć, żeby nieco ostrożniej postępował w kolejnych akcjach na boisku, bo może to się skończyć żółtym kartonikiem. Choć przywołany jest też Kuba Niewiadomski, czyli też o kolejne zagranie już tam chodziło, chyba też ręką Kuba zatrzymywał piłkę już potem, kiedy ta akcja była kontynuowana. No dobrze, fakt jest taki, że rzut wolny mają goście. Paweł Łysiak z numerem 10 ustawił piłkę. 5 piłkarzy błękitnych na linii pola karnego. Na 16 metrze też ustawiona poznańska defensywa. Dośrodkowanie, strącona piłka i pada ona łupem
Łukasza Radlińskiego. A zatem pierwsze minuty aktywność z jednej i z drugiej strony. To jest, tak jak już mówiłem, ostatnia, 34. kolejka. Miała być pierwotnie rozegrana 30 i 31 maja. Tymczasem kończymy ligę 25 lipca, czyli no blisko dwa miesiące później. Dziś wszystkie mecze od godziny 17. Oczywiście będę bardzo często starał się Państwu podawać rezultaty tych spotkań rozgrywanych równolegle na 8 innych stadionach, bo po kolei Stal Stalowa Wola rywalizuje z Pogonią Siedlce, GKS Katowice z Resowią, Łódzki Widzew ze Zniczem Pruszków, Elana Toruń z Gryfem Wejherowo, Górnik Polkowice z Bytowią, Garbarnia Kraków z Olimpią Elbląg, Legionowia z Górnikiem Łęczna i Stal Rzeszów ze Skrą Częstochowa. Jak wygląda sytuacja w tabeli, jeśli chodzi o rezerwy Lecha Poznań? Kolejorz na 11. miejscu, 47 punktów. Ma 3 punkty przewagi Lech nad strefą spadkową, którą otwiera właśnie drużyna dzisiejszych gości, czyli Błękitni Stargard. A dalej są już ekipy, które zdegradowane do trzeciej ligi: Elana Toruń, Legionowia i Gryf Wejherowo. Gryf, Legionowia od dłuższego czasu, Elana w ostatniej kolejce po porażce w Pruszkowie ze Zniczem 2-3, choć do 87 minuty Torunianie w tamtym meczu prowadzili 2-1, zeszli z boiska pokonani, no i to zdecydowało o tym, że wyłoniony został trzeci spadkowicz w rozgrywkach drugiej ligi. Natomiast czwartego poszukamy dziś w tej 34. kolejce. Mnogość tych rozwiązań, będę oczywiście je na bieżąco podawał w zależności od rezultatów. Właściwie jeśli chodzi o rezerwy Lecha Poznań, to każdy wynik, jeżeli chodzi o korzyść punktową w tabeli dla Lecha, remis, zwycięstwo, no to właściwie nie musimy zajmować się innymi rezultatami. Przy porażce też tych wariantów jest bardzo mało, żeby ostatecznie Lechici znaleźli się w trzeciej lidze, no ale już tak jak mówiłem, na bieżąco będziemy o tym wszystkim mówić. Teraz świetnie Lechici wyszli spod pressingu, przez środek boiska, świetnie przedarli się, wyszli sprzed własnej bramki, no i mogą mieć za chwilę dobrą okazję, tyle że wbił się tam zawodnik Kolejorza grający z numerem 8, Kuba Białczyk, w przeciwnika. Zabrakło tego podania, szybszego rozprowadzenia tej akcji. Mogła być wówczas dobra okazja bramkowa. Hubert Krawczun, czyli środkowy obrońca Błękitnych, i teraz już goście w ataku. Jeżeli chodzi o ustawienie taktyczne Lechitów dziś, w bramce oczywiście Łukasz Radliński, na prawej stronie defensywy Paweł Tupaj. Podobnie jak tydzień temu w Bytowie przeciwko Bytowi, Adam Marciniak i Grzegorz Wojtkowiak w roli stoperów. Na lewej stronie defensywy Kuba Niewiadomski, w środku pola biegają Kuba Białczyk i Łukasz Szramowski. Jako ten ofensywny pomocnik Bartek Bartkowiak, tak jak już mówiłem, wracający do składu, na skrzydłach Oleg Jacenko i Tomek Kaczmarek i w ataku Hubert Sobol. Dwie zmiany w porównaniu do meczu z Bytowią. Zmiana na pozycji numer 10, czyli ofensywnego pomocnika, i w ataku. W ataku w Bytowie grał Paweł Tomczyk. Dziś szansę dostaje Hubert Sobol. Natomiast jeżeli chodzi o pozycję ofensywnego pomocnika, Bartkowiak wskoczył w miejsce Juliusza Letniowskiego. Też ważna informacja regulaminowa. Oczywiście w 34. kolejce, kiedy zakończyły się już rozgrywki pierwszego zespołu Lecha Poznań, kiedy Ekstraklasa już zakończyła sezon 2019-2020, no to tutaj regulaminowo Lech już nie może sobie pozwolić na to, żeby przesuwać piłkarzy z pierwszego zespołu właśnie na mecze drugiej drużyny. Tutaj już zastosowanie ma regulamin rozgrywek tych, w których występują rezerwy Lecha Poznań, i regulamin jest prosty. Dziś mogą na boisku wystąpić tylko ci piłkarze, którzy mają zaliczone w tym sezonie co najmniej 50% spotkań w rezerwach Kolejorza. Czyli jeżeli chodzi o piłkarzy pierwszego zespołu, to spełniają to kryterium oczywiście Jakub Niewiadomski, no i to jest właściwie wszystko, jeżeli chodzi o piłkarzy pierwszego zespołu. Filip Szymczak, czyli najskuteczniejszy strzelec drugiego zespołu, tak żeby ewentualnie mógł tutaj w tym dzisiejszym spotkaniu wystąpić, ale też decyzja sztabów szkoleniowych pierwszego i drugiego zespołu, żeby Filip też przed przygotowaniami do nowego sezonu spokojnie wypoczął na urlopie. Filip odpoczywa w tej chwili podobnie jak zdecydowana większość piłkarzy pierwszego zespołu. Nie może też występować, dlatego też mówiłem o tej zmianie, na pozycji numer 10 w ataku Juliusz Letniowski, Paweł Tomczyk,
Romczyk, czyli ci piłkarze, którzy wspierali drużynę rezerw w tych poprzednich kolejkach. Tak jak już mówiłem, decydują tutaj względy regulaminowe, no i dlatego już zdecydowana większość piłkarzy pierwszego zespołu jest właśnie na urlopach. Kuba Niewiadomski dziś występuje, ale przypominamy, w przypadku Kuby jest też tak, że on nie zadebiutował jeszcze w drużynie trenera Dariusza Żurawia, jeszcze wciąż czeka na debiut w pierwszym zespole. Lech w ataku pozycyjnym. Jacenko, a teraz strata, uwaga. Dobrze jednak asekurował swojego kolegę Artur Marciniak i uprzedził tam teraz przeciwnika. No to teraz odpowiadają goście. Rusza zawodnik błękitny, gwizdek sędziego, no i okazuje się, że będzie rzut wolny z groźnej odległości. Numer 24, Patryk Paczuk został tam sfaulowany i zobaczymy, czy teraz nie będzie żółtej kartki. Będzie żółta kartka dla piłkarza Kolejorza w 10 minucie, zatem pierwszy żółty kartonik w rękach arbitra tego spotkania, czyli pana Damiana Gawęckiego. Rzut wolny zatem dla błękitnych. Zobaczymy, jak rozwiążą tę akcję teraz goście. Z dziesiątką ten, który wykonywał wcześniej stały fragment gry, czyli Paweł Łysiak. Zobaczymy, czy zdecyduje się na uderzenie lewą nogą. Nawoływany tam jeden z piłkarzy błękitnych do tego, żeby gdzieś tam jeszcze zasłonił to pole widzenia Łukaszowi Radlińskiemu. Oczywiście tam musi być teraz według nowych przepisów metr między murem złożonym z piłkarzy Lecha a zawodnikiem błękitnych, ale tam faktycznie ustawił się zawodnik. Łysiak, podbita piłka głową, rykoszet taki mógł oczywiście zmylić Łukasza Radlińskiego, ale do końca bramkarz Kolejorza kontrolował sytuację i teraz z narożnika będą już kopać piłkę zawodnicy ze Stargardu. Jedenasta minuta rywalizacji. To środkowanie, Wojtkowiak w polu karnym. Jak zwykle tam króluje i teraz jeszcze przewinienie, faulowany zawodnik Kolejorza. To był Hubert Sobol, który wrócił we własne pole karne, żeby wspomóc partnerów przy tym stałym fragmencie gry. Podniósł już się Hubert, wszystko w porządku, więc gra będzie mogła być kontynuowana od rzutu wolnego. Dziś ostatnia kolejka nie tylko w drugiej lidze, ale także w pierwszej lidze piłkarskiej. Tutaj wszystkie mecze z kolei nie od 17, tylko od 17.40. Spoglądam na wyniki drugiej ligi tymczasem w tych meczach rozpoczętych. Garbarnia przegrywa z Olimpią Elbląg 0-1. To jest na razie jeden z trzech goli, jaki padł. W meczu Spadkowiczów z kolei już Elana Toruń prowadzi z Gryfem Wejherowa. Teraz uwaga, Lechici, Niewiadomski po poszukiwaniu Huberta Sobola, ale niedokładne było to dogranie z lewego skrzydła. Teraz jeszcze Kuba wrócił dobrze, no ale stracił ostatecznie teraz piłkę i już atakują przeciwnicy. Piłka na drugą stronę boiska i też dobry blok w wykonaniu zawodników Kolejorza, ale kontynuują jeszcze tę swoją akcję zawodnicy gości. Dogranie teraz i świetny powrót Tomasza Kaczmarka, który teraz z kolei jeszcze wyprowadza akcję z własnego pola karnego. Zawahali się tam Lechici w środku boiska. Cywiński, druga strona boiska, tam jest chyba Fadecki. Jeszcze płaska próba i teraz no nie trafił zawodnik błękitnych stojący tuż przed bramką do pustej siatki, ale też podniesiona chorągiewka, była pozycja spalona, więc nawet gdyby tutaj padł gol, to nie zostałby on uznany przez arbitra od rzutu wolnego. Rozpoczynać będą Lechici. Mówiłem, że Elana prowadzi z Gryfem Wejherowo i trzeci gol jak na razie jest w meczu Stali Rzeszów ze Skrą Częstochowa, 1-0 dla Stali w tej rywalizacji. Tak to wygląda, jeśli chodzi o trzy stadiony, na których do tej pory padły właśnie gole w rozgrywkach drugiej ligi w tej ostatniej kolejce. Od rzutu wolnego tymczasem Radliński po tym spalonym. Wojtkowiak, jeszcze raz do Radlińskiego. Szramowski, Wojtkowiak, znów spod własnej bramki, podaniami starają się wyjść Lechici, ładnie teraz poszukał Wojtkowiak Niewiadomskiego, zabrał się, wydawało dobrze z tą piłką Niewiadomski, ale
czujność obrońców błękitnych sprawiła, że ostatecznie piłka padła ich łupem. Teraz już piłka znowu zagrana za plecy. Uwaga, może być szansa w polu karnym. Jest strzał, ale strzał bardzo niecelny w wykonaniu Krystiana Sanockiego, skrzydłowego, który przecież doskonale zna ten obiekt we Wronkach, bo przecież grał w Akademii Lecha Poznań. To jeszcze raz w takim razie Lechici od autu bramkowego. Zobaczymy, czy wszystko w porządku ze zdrowiem Grzegorza Wojtkowiaka też, bo tutaj widzę, że przez chwilę pojawił się fizjoterapeuta Lecha Poznań i lekarz. Gdzieś tam przy tej interwencji coś mogło stać się Grzegorzowi Wojtkowiakowi, a teraz tutaj arbiter przerywa sytuację. Widział, że nie odniosą korzyści Lechici po tym strąceniu piłki głową w środkowej strefie boiska i dlatego właśnie rzut wolny teraz podyktowany dla kolejorza nieco za kołem środkowym już na połowie przeciwników. Hubert Sobol tam ucierpiał. On strącał tę piłkę głową w stronę partnerów, w stronę Bartkowiaka, także wybiegającego prawą stroną Jacenki. Natomiast widzimy teraz na bliskim planie cierpiącego Huberta Sobola, który był tam w tej sytuacji faulowany i dlatego po kwadransie gry mamy przerwę na boisku we Wronkach w rywalizacji rezerw Lecha z błękitnymi Stargard przy bezbramkowym remisie. Remisie, który daje oczywiście w tej sytuacji utrzymanie Lechitom w rozgrywkach drugiej ligi na kolejny sezon na szczeblu centralnym. Już wiemy, że dołączą w kolejnym sezonie do Lecha także rezerwy Śląska Wrocław, które w tym okresie pandemii zajmowały właśnie pierwsze miejsce w jednej z grup trzeciej ligi, rozgrywki niedokończone, no i oczywiście premiowany zespół, który był w momencie zakończenia rozgrywek na pierwszym miejscu. Lech od rzutu wolnego, więc zobaczymy, gdzie pośle piłkę teraz Bartosz Bartkowiak. Tam po prawej ręce Paweł Tupaj ustawiony, ale to będzie wrzutka w pole karne. Bartkowiak no szukał gdzieś tam w tej strefie przed bramką Grzegorza Wojtkowiaka, czyli tego najgroźniejszego Lechity przy stałych fragmentach gry w tym sezonie. Został tam przy bramkarzu Grzegorz Wojtkowiak, teraz spokojnie wraca na swoją pozycję, jakby chciał opóźnić ten atak piłkarzy błękitnych, żeby tutaj nie było żadnego kontrataku. I już goście teraz rozgrywają swoją akcję. Ale w środkowej strefie boiska Lechici znów bardzo dobrze. Znów odebrali piłkę, więc mogą teraz znów uciekać spod tego pressingu, który śmiało tutaj zakładają piłkarze błękitnych. Od razu atakują, zostają na połowie przeciwnika i tutaj z tego starają się kolejnymi podaniami Lechici wychodzić. Teraz wyszli w ten sposób, że wzdłuż linii bocznej zagrał Kuba Niewiadomski, ale zablokowany został. Tomasz Kaczmarek teraz zdaniem arbitra nie był faulowany, choć wszyscy z boiska Lechici domagali się tutaj użycia przez arbitra gwizdka. Ten pokazuje jednak, żeby grać dalej. I od wyrzutu z autu drużyna błękitnych. Zobaczymy, czy tutaj będzie podniesiona chorągiewka, czy był spalony. Nie było spalonego, no to uwaga, trzeba uważać. Sanocki zagra teraz przed pole karne do partnera. Tam jest jego kolega. Piłka przerzucona na drugą stronę boiska. No i na szczęście opóźnili ten atak Lechici, bo to groźniej zapowiadało się, jeśli chodzi o drużynę błękitnych. Teraz już strata i piłka w strefę, gdzie jest Hubert Sobol. Uprzedzony jednak Hubert teraz. I już znów atakują goście. Cywiński do Sanockiego. Sanocki w pole karne. Troszkę zbyt mocne, zbyt wysokie to dośrodkowanie, żeby gdzieś tam Fadecki zamknął tę akcję.
od wyrzutu z autu Lechici. 19 minuta, 0-0, Lech drugi kontra Błękitni. Niewiadomski. Wojtkowiak. Marciniak. Tupaj. W środku boiska Szramowski. Jeszcze raz Wojtkowiak. Szramowski. Do skrzydła, do Niewiadomskiego. Może tutaj się otworzy jakaś okazja do ataku. Nie wystartował tam Hubert Sobola, troszkę zbyt mocno na pewno zagrał w tym momencie Kuba Niewiadomski, więc nie mogła ta piłka paść łupem Huberta, nawet gdyby gdzieś tam w tempo wystartował do tego zagrania partnera. No to już atakują rywale. Tam znowu ten z 24 numerem, czyli Patryk Paczuk, dośrodkowanie. I jest stały fragment gry, jest rzut rożny dla Błękitnych. Kolejny. Mam wrażenie, że no ta przewaga optyczna jest tutaj po stronie gości. Są na razie zespołem bardziej konkretnym. Mają pomysł na to, jak się dostać w poznańskie pole karne. No i choć nie mieli na razie takich stuprocentowych okazji, to jednak to wskazanie w tym momencie na nich. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Zgrana ta piłka. Uwaga, z bliska. I okazuje się, że tam było przewinienie, tam był faul, więc od rzutu wolnego rozpoczynać będą Lechici, ale tam no potwornie zakotłowało się w poznańskim polu karnym. Widzimy to dośrodkowanie, strącenie piłki głową. No i tutaj zawodnik Błękitnych miał dobrą okazję, ale potem też pokazywali Lechici, że gdzieś ręką pomagał sobie Krystian Sanocki, który był tuż przed bramką i dlatego gwizdek arbitra, gra przerwana i skończyło się tylko na niebezpieczeństwie w polu karnym kolejorza. Ten początek był mocny z jednej i z drugiej strony. Teraz, tak jak już mówiłem, aktywniejszą stroną są piłkarze gości, ale nie stwarzają jakichś bardzo groźnych okazji. Natomiast też to tempo gry nie jest jakieś olśniewające. Tutaj te akcje nie są rozgrywane w jakimś bardzo szybkim tempie. No to teraz jeszcze raz Sanocki. Chciał zagrać tam na drugą stronę, tam świetnie jednak Tupaj. Teraz Jacenko poradzi sobie z przeciwnikiem. Jednak wyrzut z autu dla gości w tym momencie. Gości, których no dopinguje tutaj garstka kibiców. Oczywiście mecze we Wronkach te po pandemii koronawirusa są rozgrywane bez udziału publiczności, natomiast zajęli miejsce w hotelu, który jest tu tuż przy stadionie, na balkonie. No i tam widzę taką pewnie około 10-osobową grupkę dopingującą Błękitnych. Za moment może być dośrodkowanie. Tam świetnie teraz Marciniak wybija piłkę sprzed bramki, bo już po tym dośrodkowaniu Jakuba Szreka z prawej strony mogło być bardzo groźnie w polu karnym kolejorza. Lech teraz szybko wznowił grę. Jacenko ma tam troszkę miejsca z prawej strony boiska. Już próbuje mu pójść na obieg kolega Bartkowiak. Chciał bez przyjęcia od razu zagrywać w pole karne, ale ładna akcja Jacenki, indywidualna. Tylko potem to dogranie Bartkowiaka niedokładne. Stal Rzeszów, Skra Częstochowa 2-0. Elana Toruń, Gryf Wejherowo także 2-0. To jeżeli chodzi o zmiany wyników na boiskach drugoligowych. Spoglądam też na te warianty tutaj, jeśli chodzi o drużynę rezerw Lecha Poznań i o te rezultaty. Uwaga, teraz strzał płaski zza pola karnego. O ile dobrze widziałem, to Michał Cywiński tam uderzył właśnie teraz, jeśli chodzi o drużynę gości, ale strzał był niecelny. Także piłkarz z przeszłością w Akademii Lecha Poznań. On właśnie teraz próbował zatrudnić Łukasza Radlińskiego, ale strzał z perspektywy kolejorza na szczęście niecelny. No to jeszcze raz, od własnej bramki
Tak jak w pierwszym zespole, Lechici starają się tę piłkę krótko rozgrywać, choć Radliński zdecydował się na nieco inną próbę. Wyszedł mu ładnie do podania w środku boiska Oleksandr Jacenko, więc jakby minął tę linię piłkarzy ustawiających pressing w drużynie błękitnych. Jedno zagranie, no i przesunęli się Lechici, bo przewinienie było zawodnika gości. To spowodowało, że Lech mógł rozpocząć od rzutu wolnego i mógł przesunąć te swoje szyki bliżej bramki przeciwnika. Szramowski tutaj pomaga teraz w rozegraniu, zbiegł do stoperów, ale nie miał możliwości zagrania, więc wybrał Wojtkowiaka, ten do Marciniaka. Jacenko, znów ładnie się tam odwrócił z piłką, Jacenko ładnie wymienił piłkę z Tupajem, teraz Jacenko w pole karne, przeszła ta piłka przez pole karne, był tylko Hubert Sobol, ale jego akurat ta piłka w locie minęła, a już nie było kolejnego Lechity, który mógłby tę akcję w polu karnym zamknąć. I wyrzut z autu dla kolejorza, ale spokojnie. Poczekał też trener Rafał Ulatowski, żeby ustawili się Lechici do tego wyjściowego ustawienia i teraz znów jeszcze raz będą budować ten swój atak, ale fajnie to wyglądało przy rozegraniu od środkowych obrońców. Jeden dobry zwód Jacenki, wymiana piłki bez przyjęcia, Paweł Tupaj dobrze odegrał do Jacenki, ten już miał możliwość znalezienia się pod polem karnym i dośrodkowania. To jeszcze raz konstruujemy atak. Marciniak teraz do Sobola, Sobol chciał zagrać też bez przyjęcia na jeden kontakt w stronę Pawła Tupaja, ale zbyt mocne to dogranie i wyrzut z autu dla błękitnych, a zobaczymy, czy pozostaną tam Lechici pod polem karnym i postawią pressing. Tak się właśnie dzieje. Dla błękitnych to mecz absolutnie o życie. Właściwie jedyny wariant, jaki można rozpatrywać dla utrzymania tego zespołu w drugiej lidze, to ich zwycięstwo tutaj. Bez zwycięstwa nie mają o czym marzyć. Porażka sprawi, że będą czwartym, znaczy właściwie brak zwycięstwa, czyli nawet remis sprawi, że będą czwartym spadkowiczem, jeśli chodzi o drugą ligę. No i to też niesamowita sytuacja, bo przecież kiedy po restarcie rozgrywek wracały zespoły na boiska drugoligowe, to błękitni byli na miejscu dającym baraże o pierwszą ligę, no ale fatalny ten bilans drużyny trenera Adama Topolskiego z 8 ostatnich meczów, 6 przegranych, 2 zwycięstwa, 2 wyjazdowe zwycięstwa, to warto podkreślić. Wygrali błękitni z Legionowią 1-0 i wygrali także w Elblągu z Olimpią, tutaj efektownie 3-0, a tak porażki niewysokie, no ale jednak porażki z Bytowią 1-3, z Pogonią Siedlce 2-3, z Górnikiem Łęczna 1-2, w Częstochowie ze Skrą także 1-2, ze Stalą Rzeszów 0-1 i z Garbarnią Kraków w ostatniej kolejce 2-3, czyli widzimy, że te porażki jednobramkowe, no ale jednak to są przegrane i to wszystko stawia drużynę w bardzo trudnym położeniu przed tą ostatnią 34. kolejką drugiej ligi piłkarskiej. Dobrze, teraz Artur Marciniak wyskoczył z defensywy, zablokował przeciwnika. Jeszcze jednak atakują rywale, no i teraz już świetnie piłka przejęta. To jest okazja do kontrataku dla Lechitów. Kaczmarek, nie, to jest Sobol tutaj pojawia się na pozycji skrzydłowego. Dograł do niego Szramowski. Sobol tymczasem jest faulowany. Tak, mam wrażenie, że użyje tutaj gwizdka arbiter. Oj, pokazał w drugą stronę teraz arbiter. Nie wiem, czy tam zagranie ręką widział w tej sytuacji sędzia, czy próbę symulki, no ale przy próbie symulki to byłaby żółta kartka. Tak, chyba rękę tam arbiter ostatecznie zagarniał tę piłkę ręką. Hubert Sobol, ja widziałem, że natychmiast, kiedy kładł się zawodnik kolejorza na murawę, to arbiter wziął gwizdek w usta i byłem przekonany, że podyktuje rzut wolny, że widział tam ten faul zawodnika błękitnych, no ale rzeczywiście zagranie ręką później było, więc jeśli arbiter uznaje, że przewinienia zawodnika gości nie było, no to słuszny rzut wolny dla błękitnych za to, że ręką zagrał w tej sytuacji Hubert Sobol. No i my tu gadu-gadu, a pół godziny gry za chwilkę za nami. 0-0 w rywalizacji rezerw Lecha Poznań z błękitnymi Stargard.
Teraz spokojnie Wojtkowiak będzie mógł interweniować. Zobaczymy, może uda się wyprowadzić kontratak. Nie ma tego kontrataku. Brakuje tam tego, żeby wyjść dwoma, trzema podaniami z własnej połowy. Teraz atak błękitnych, a za chwilę już będę spieszył z kolejnymi informacjami, jeśli chodzi o rozgrywki drugoligowe. Ta najważniejsza, bo na ten mecz wszyscy spoglądają. Łódzki Widzew przegrywa ze Zniczem Pruszków 0-1. 29. minuta gry i sensacja w Łodzi. Górnik Polkowice prowadzi z Bytowią tymczasem 1-0, Elana 3-0, Garbarnia 1-1 z Olimpią Elbląg i Stal Rzeszów 2-0 ze Skrą Częstochowa. Natomiast no, wynik w Łodzi jest wynikiem, powiedzmy sobie, sensacyjnym, bo Widzew ma dzisiaj przypieczętować awans do pierwszej ligi, ale póki co przegrywa. No i to jest już mecz, na który Lechici na pewno muszą zwracać uwagę. Sanocki przed bramkę, teraz dogranie przez Wojciecha Fadeckiego, ale spokojnie łapie piłkę Radliński. No to robi się ciekawie w rozgrywkach drugiej ligi. Zobaczymy też, jak odpowie na górze tabeli przy tym wyniku Widzewa chociażby GKS Katowice, który rywalizuje z Resowią i w tym momencie robi się dla Gieksy szansa na awans. No jest faktycznie dramatycznie, jeśli chodzi o tę ostatnią 34. kolejkę, no i będziemy tutaj na pewno dosyć mocno śledzić to wszystko, co dzieje się na innych boiskach, bo tym wynikiem w meczu Widzewa Łódź ze Zniczem Pruszków Lechici na pewno są bardzo mocno zainteresowani. W przypadku, gdyby oczywiście powinęła im się tutaj noga. Na razie mają wszystko w swoich nogach. Mogą tutaj sami zapewnić sobie utrzymanie. Wystarczy do tego remis. Natomiast oczywiście będziemy rozpatrywać te inne warianty, w tym bardzo ważny mecz w Łodzi między Widzewem a Zniczem, w sytuacji, w której tutaj wynik będzie zgoła inny, czyli zwycięstwo drużyny ze Stargardu. Choć my z perspektywy poznańskiej takiego scenariusza oczywiście nie rozpatrujemy. Marciniak teraz dobrze odebrał piłkę. Znów zagrał ją w strefę, gdzie był Hubert Sobol, obrońcy poza boisko. Dziś osłabiona defensywa błękitnych, bo też wypadło dwóch piłkarzy, którzy no regularnie liczyli na zaufanie ze strony trenera Adama Topolskiego, czyli Bartosz Sitkowski i Jakub Ostrowski. Ich tutaj dzisiaj nie ma, więc trzeba było przemodelować tę linię. A teraz uwaga, tańczył z piłką przed polem karnym Tomasz Kaczmarek. Jak wielka szkoda, że tam zabrakło decyzji o strzale z dystansu, bo przecież minął jednego przeciwnika. Ładnie już tam był tuż przed polem karnym na wprost bramki, aż prosiło się, żeby już nie wchodzić w dribbling z kolejnym rywalem, tylko po prostu kopnąć mocno w stronę bramki. 32. minuta we Wronkach. Zaszło słońce, natychmiast troszkę odpuścił ten upał, jaki dziś jest w Wielkopolsce, 28 stopni Celsjusza. No ale teraz na pewno troszkę lżej oddycha się piłkarzom, kiedy to słońce tak nie przypieka tutaj nad boiskiem we Wronkach. Paczuk na pozycji skrzydłowego, ale wypchnięci zawodnicy błękitnych. Sanocki znów, ten piłkarz wszedł boiska, no ale przedarł się tam na drugą stronę i zagrał do Fadeckiego. Teraz już podłączył się do tej akcji ofensywnej. Kolejny z zawodników błękitnych to był Hubert Krawczun i dośrodkowanie, które zostało ostatecznie zablokowane. Elana 4-0 po 30 minutach z Gryfem Wejherowo. Górnik Polkowice z Bytowią 1-1. Tak wyglądają rezultaty innych spotkań. Wszyscy Lechici wrócili teraz niemal w obręb własnego pola karnego. Krótko rozegrali ten stały fragment gry goście. Dośrodkowanie, zgrana piłka. No i teraz już rzut wolny podyktowany dla kolejorza.
Radliński będzie rozpoczynać od rzutu wolnego. Spoglądam tam jeszcze raz. Tak, tam przy tym zgraniu przez partnera Hubert Sadowski z numerem 25 ręką przyjął piłkę i dlatego został podyktowany ten rzut wolny dla Lechitów. Już nie zagrali krótko Lechici, już teraz piłka w stronę Niewiadomskiego. Sanocki jednak do spółki z partnerem lepszy. Jakub Szrek w środkowej strefie boiska. No i dwójka stoperów, czyli Sadowski i Krawczun teraz rozgrywali te akcje. Przerywa grę arbiter. Rzut wolny dla Lecha, bo był tam faul. Uprzedził swojego przeciwnika gracz kolejorza, no i został gdzieś tam jeszcze sfaulowany, więc arbiter wrócił do tego zagrania i dlatego rzut wolny za faul na Pawle Tupaju. Marciniak, Wojtkowiak, Szramowski. Przekroczył linię środkową boiska Szramowski. Do skrzydła, do Niewiadomskiego. Niewiadomski, płasko strzał Huberta Sobola, ale dobrze broni Mariusz Rzepecki, czyli bramkarz Błękitnych. No to była dobra akcja i dobre płaskie dośrodkowanie. Starał się uprzedzić obrońcę Hubert Sobol. Udało mu się to, proszę bardzo, w stronę tego środka pola karnego. Sobol przed obrońcą, uprzedził go, płaski strzał, ale strzał zbyt lekki oczywiście, żeby zaskoczyć bramkarza. Natomiast no dobrze, no już była próba w wykonaniu Lechitów. Fadecki. Tam spalony był, wiedział o tym zawodnik Błękitnych, więc dlatego do piłki nie wystartował. No to za swoim podaniem popędził Fadecki. Nie był faulowany, więc możemy grać dalej. I teraz Marciniak już wyjaśnia wszystko wybiciem z własnego pola karnego. Piłkarze Błękitnych wycofali do własnego bramkarza. Pokazuje arbiter, gramy dalej. Był faul Wojtkowiaka, już chciał gwizdać arbiter, ale widział, że piłkarze gości utrzymali się przy piłce, no to gramy dalej w takim razie. Sanocki, Paczuk, dośrodkowanie właśnie tego piłkarza. Fadecki zamyka tam akcję z drugiej strony. Jeszcze dośrodkowanie w pole karne, no i już musi ta piłka paść łupem Łukasza Radlińskiego, bo to łatwe dla bramkarza dośrodkowanie. Niesamowita presja na Widzewie. Niesamowita. Tomasz Kaczmarek wyprowadził tę piłkę z własnej połowy, świetnie umknął jednemu, drugiemu rywalowi, no i teraz no musi być żółta kartka dla Sanockiego, choć mam wrażenie, że już wcześniej na kartkę Marcin Gawron zasłużył, bo chwytał za koszulkę Kaczmarka. Zobaczy kartkę Sanocki, który jako drugi jakby kasował tę akcję zawodnika kolejorza. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że dobra tutaj decyzja arbitra. No to ten rzut wolny dla kolejorza. W 38 minucie Bartkowiak. On będzie kierować piłkę w pole karne. Prawą nogą Bartkowiak. Wybija piłkę Hubert Sadowski i będzie... Oj! Dlaczego nie ma stałego fragmentu gry? Dlaczego nie ma rzutu rożnego, skoro piłkę jako ostatni dotykał zawodnik Błękitnych tutaj? Oglądamy to dośrodkowanie w pole karne.
No tak, absolutnie. Hubert Sadowski, numer 25. Dobrze widziałem, ten piłkarz dotykał piłki jako ostatni, a arbiter uznał, że robił to Lechita. O, i teraz zabrali się piłkarze błękitnych, mogą mieć dobrą okazję w polu karnym. Uwaga, szansa i dość zablokowany. Na całe szczęście został tam Wojciech Fadecki, czyli najskuteczniejszy piłkarz błękitnych. Zawodnik, który ma w tym sezonie 15 goli na koncie. Przedarł się lewą stroną, ale w polu karnym dobra interwencja. Tutaj widzimy jeszcze raz Wojtkowiak, kapitan drużyny, blokuje to dogranie przed bramkę, bo tam już czyhał chociażby Patryk Paczuk z numerem 24, żeby wpakować tę piłkę do siatki. No i po tym dośrodkowaniu oddali strzał głową zawodnicy gości, ale strzał na całe szczęście niecelny. Hubert Krawczu, no ile dobrze widziałem, tak, numer 21, on strącił tę piłkę w polu karnym. No i okazuje się, że także w trakcie meczu drugoligowego, meczu o utrzymanie w rozgrywkach drugiej ligi, możemy też złożyć gratulacje, bo okazuje się, że powiększa się Lechowa rodzina. Człowiek pracujący tutaj wokół boiska dzisiaj, czyli nasz klubowy fotograf Przemek Szyszka, właśnie kilka minut temu został ojcem. W szpitalu przy Polnej w Poznaniu urodziła się córeczka, także Przemku, serdeczne gratulacje. My śledzimy rozgrywki drugiej ligi, ale też oczywiście nie zapominamy o sprawach rodzinnych. No i oczywiście wielkie gratulacje dla naszego klubowego fotografa. Faulowany tymczasem w środku boiska i kolejna żółta kartka będzie. Bartosz Bartkowiak faulowany, a numer 18, czyli Wojciech Fadecki, kapitan drużyny błękitnych, ukarany żółtą kartką, czyli są dwa żółte kartoniki, jeżeli chodzi o gości, Sanocki i Fadecki. Natomiast jeśli chodzi o rezultat tego spotkania, to jest bezbramkowy remis. Remis, który daje oczywiście Lechowi utrzymanie w tym momencie w drugiej lidze. 0-0 jest także w meczach Legionowi z Górnikiem Łęczna, Stali Stalowa Wola z Pogonią Siedlce, GKS-u Katowice z Resowią. Tak to wygląda. W pozostałych meczach są gole bez zmian w Łodzi. Widzew przegrywa ze Zniczem 0-1. Tyle, że jeżeli dobrze liczę też, bo Widzew ma mecze bezpośrednio lepsze od GKS-u Katowice, więc jeśli Gieksa nie prowadzi, a nie prowadzi, no to w tym momencie Widzew jest w pierwszej lidze, ponieważ tak, oba zespoły mają po 59 punktów i Widzew jest w tym momencie zespołem lepszym. Bartkowiak był faulowany, no musi gwizdać tutaj arbiter. Oczywiście odgwizdał przewinienie na Bartkowiaku. Widzimy to jeszcze raz na powtórce. Faulował Paweł Łysiak, grający z numerem 10. Dośrodkowanie, ach, tam Wojtkowiak już zamykał tę akcję, ale obrońca zdołał wypchnąć tę piłkę poza linię boczną boiska. No i długi wyrzut z autu, ale wprost w rękawice bramkarza. Mariusz Rzepecki dobrze interweniował, a Wojtkowiak mocno tam, tak w swoim stylu, kiedy grał na pozycji prawego obrońcy w barwach jeszcze ekstraklasowego kolejorza, tak starał się właśnie kierować piłkę z autu, jakby to było dośrodkowanie z rzutu rożnego. Widzieliśmy, że w środek pola karnego wpadła ta piłka po tym zagraniu Wojtkowiaka, no ale też zabrakło troszkę zdecydowania tam, jeśli chodzi o Lechitów. Faul był tymczasem.
Marciniak. No i odezwali się kibice błękitnych. Oj, poślizgnął się tam Artur Marciniak. No i musi się ratować wycofaniem do Radlińskiego. Dobrze, że tam rywal nie odebrał mu piłki, bo mieliby otwartą drogę do bramki zawodnicy gości. Białczyk. Szramowski. A chciał tutaj zagrać piłkę do Niewiadomskiego. Strata. No i trzeba teraz uważać. Sanocki już zaraz może być w polu karnym. Przewraca się Wojtkowiak. Gol, ale ten gol nie będzie uznany. Był gwizdek wcześniej. Był faulowany w tej sytuacji Grzegorz Wojtkowiak zdaniem arbitra, więc już po gwizdku oddawał ten strzał. Krystian Sanocki, tutaj gola nie będzie. Zobaczmy. Sanocki po tej stracie Szramowskiego, zupełnie niepotrzebnej. No poczuł tę rękę na plecach Grzegorz Wojtkowiak. To jest spryt, to jest doświadczenie, to jest kilkaset meczów na poziomie seniorskim rozegranych. No i kiedy tylko poczuł, że gdzieś tam rywal położył mu tę rękę na plecach, to przewrócił się i dlatego arbiter pokazał, że od rzutu wolnego rozpoczynać będą Lechici. Marciniak. I znów do Radlińskiego, bo wychodzą tam i Cywiński, i Paczuk natychmiast pressingiem do obu poznańskich stoperów. Piłka do Sobola. Uwaga, może teraz Sobol przejąć piłkę. Naprzeciwko niego jest stoper, czyli Sadowski. Wywalczy tam wyrzut z autu Hubert? Nie. Teraz dowiadujemy się, że minutę dłużej będziemy grali w pierwszej części spotkania. Sygnalizuje to kierownik poznańskiego zespołu, Tomasz Małek. I już atak gości. Przed chwilą byliśmy pod polem karnym drużyny błękitnych, a teraz już próbują zawodnicy ze Stargardu, ale ten strzał na szczęście dla Lecha bardzo, ale to bardzo niecelny w wykonaniu Wojciecha Fadeckiego, o ile dobrze widziałem. Tak jest. No to doliczony czas pierwszej części spotkania. Zachmurzyło się tak dosyć poważnie nad Wronkami, ale opadów raczej tutaj nie będzie. Nie jest przewidziany deszcz dzisiaj tutaj w okolicy Wronek. Natomiast zrobi się na pewno przyjemniej, jeśli chodzi o temperaturę w tych drugich 45 minutach. Temperatura, jeśli chodzi o rozgrywki drugoligowe, na pewno będzie nadal bardzo wysoka, bo będzie tutaj się wszystko rozstrzygać właściwie na finiszu, jeśli chodzi o awans do pierwszej ligi, o baraże, o utrzymanie. No niesamowita sytuacja. A arbiter tymczasem zaprosił piłkarzy obu zespołów do szatni, a zatem rezerwy Lecha Poznań, błękitni Stargard 0-0 po pierwszych 45 minutach. Za chwilkę pewnie będziemy oglądać skrót najciekawszych sytuacji w tej pierwszej połowie. Połowie, która można powiedzieć, jeżeli chodzi o wynik remisowa i o sytuację, też można powiedzieć, że remisowa. Tutaj początek, stały fragment gry. Grzegorz Wojtkowiak strącił tę piłkę w polu karnym, ale niecelnie. No i odpowiadają goście, odpowiadają próbą na całe szczęście niecelną. Teraz także mieli stały fragment gry zawodnicy błękitnych, ale tutaj tylko strącona piłka w polu karnym pada łupem bramkarza. Tutaj Sanocki miał świetną okazję, ale już w tej ostatniej fazie tej akcji, kiedy też Cywiński nadstawiał tam nogę, było zagranie ręką leżącego zawodnika błękitnych i dlatego został podyktowany rzut wolny. Tutaj szkoda, że ta szybka decyzja Bartka Bartkowiaka nie spotkała się z uznaniem któregoś z partnerów, który jakby w ciemno poszedł, przewidując to, że może tutaj być takie szybkie podanie w pole karne. Ładnie tam Oleg Jacenko przedzierał się najpierw, mijając swoich przeciwników. A tutaj Tupaj odegrał piłkę do Jacenki w pole karne. Minęła piłka Huberta Sobola i troszkę zabrakło tutaj innych Lechitów, którzy zamknęliby tę akcję, no i sprawili kłopoty w ten sposób bramkarzowi. Tutaj z kolei zawodnik gości Wojciech Fadecki, kapitan drużyny, przed bramkę, ale tu łapie ładnie Radliński. Tutaj się starał przedzierać Tomasz Kaczmarek. Jest też dośrodkowanie, zgranie przez Cywińskiego i tutaj ręką zagrywał stoper gości, więc został odgwizdany rzut wolny. No i tutaj próba Sobola po dośrodkowaniu Kuby Niewiadomskiego. Nie trafił czysto w tę piłkę, choć uprzedził ładnie przeciwnika Hubert Sobol. Gdyby mocniejszy ten strzał, gdyby czysto trafił w piłkę, to byłaby wówczas szansa na gola. A tutaj padła piłka do siatki, ale po gwizdku Sanocki faulował wcześniej Wojtkowiaka i dlatego nie ma tutaj
gola dla Błękitnych i jeszcze próba na podsumowanie pierwszej części spotkania niecelna z dystansu Wojciecha Fadeckiego. Tak to wygląda, jeśli chodzi o pierwsze 45 minut, więc szybciutko też podaję wyniki z innych stadionów. No i faktycznie GKS Katowice nie wykorzystuje swojej szansy, ale po kolei. Elana Toruń Gryf Wejherowo 5-0 do przerwy, niesamowity wynik. Garbarnia Olimpia Elbląg 1-1, GKS Katowice Resowia 0-1 w doliczonym czasie pierwszej części, katowiczanie tracą gola. Górnik Polkowice Bytowia 1-1, Legionowia Górnik Łęczna 0-0, Stal Rzeszów Skra Częstochowa 2-0, Stal Stalowa Wola Pogoń Siedlce do przerwy 0-1, Widzew Łódź Znicz Pruszków 0-1, tutaj sensacyjny wynik, no ale przy wyniku w Katowicach, gdzie GKS przegrywa z Resowią, no to faktycznie Widzew w tym momencie ma awans do pierwszej ligi, chociaż zmienia się wynik w Katowicach, też w doliczonym czasie pierwszej części Gieksa wyrównuje, a zatem znów ma równo punktów z Widzewem Łódź, no i tutaj ta rywalizacja będzie, mam wrażenie, do ostatniej minuty. Nie skończyła się też pierwsza połowa w Krakowie, gdzie Garbarnia rywalizuje z Olimpią Elbląg i Garbarnia wychodzi na prowadzenie 2-1. Niesamowicie to się wszystko zmienia. Spoglądam szybciutko na tabelę. Rezerwy Lecha Poznań w tej sytuacji są na 12 pozycji w tabeli. Skra Częstochowa przegrywająca 0-2 jest na pozycji 13, ma punkt straty, 2 punkty stali, straty Stali Stalowa Wola, która ma 46 punktów, przegrywa bowiem u siebie, i Błękitni Stargard punktów 45 w tej chwili, no tak jak mówiłem, jeżeli Błękitni tu nie wygrają, to oni są czwartym spadkowiczem i nie trzeba właściwie patrzeć na inne rezultaty. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o pierwszą część meczu. Rezerwy Lecha Poznań, Błękitni Stargard 0-0 na antenę Lech TV, a także stacji Fan Club TV. Wrócimy, kiedy rozpocznie się druga część meczu we Wronkach, a na razie robimy sobie krótką przerwę.
kłaniamy się z Wronek. Jesteśmy znów na meczu 34. kolejki drugiej ligi piłkarskiej. Rezerwy Lecha Poznań, Błękitni Stargard 0-0. Do przerwy ten wynik daje utrzymanie drużynie trenera Rafała Ulatowskiego na kolejny sezon w rozgrywkach drugiej ligi, czyli w rozgrywkach centralnych, ale oczywiście śledzimy rezultaty innych spotkań. Na razie oczywiście przy rezultacie we Wronkach nie musimy martwić się wynikami z innych stadionów, no ale te wyniki są zgoła sensacyjne, bo chociażby przecież Widzew Łódź przegrywa ze Zniczem Pruszków 0-1. Jest remis w meczu GKS-u Katowice z Resowią, czyli Widzew nawet mimo tego rezultatu w tym momencie ma awans do pierwszej ligi obok Górnika Łęczna, który remisuje z Legionowią, ale nas oczywiście bardzo interesuje to, co na dole tabeli. Tutaj w meczach tych zespołów z dołu tabeli Garbarnia prowadzi z Olimpią Elbląg, Górnik Polkowice remisuje z Bytowią, Stal Stalowa Wola przegrywa z Pogonią Siedlce 0-1, Stal Rzeszów prowadzi 2-0 ze Skrą Częstochowa, ale my już skupiamy się na tym, co we Wronkach. Druga część meczu przez arbitra Damiana Gawęckiego rozpoczęta. Na biało gospodarze, czyli rezerwy Lecha, błękitne stroje drużyny Błękitnych ze Stargardu. To miasto kiedyś nazywane Stargardem Szczecińskim, ale zmiana nazwy kilka lat temu. Został ten element szczeciński wyrzucony z tej nazwy, usunięty i to miasto nazywa się w tej chwili Stargard. Taka jest oficjalna nazwa, więc mówimy o drużynie Błękitnych Stargard. No i atakują właśnie goście. Oni wiedzą, że no nie mają właściwie nic do stracenia. Przy tym rezultacie oni spadają do trzeciej ligi i właściwie też no nie muszą oglądać się na innych, bo tylko przy zwycięstwie mogą sprawdzać rezultaty z innych stadionów i uznać swoje ewentualne szanse na utrzymanie. Mieli teraz kapitalną okazję na objęcie prowadzenia. Jakub Szereg z numerem 20 przedarł się w poznańskie pole karne i był sam na sam z bramkarzem Łukaszem Radlińskim, ale tej okazji nie wykorzystał. Teraz znów atakują goście, piłka poza boiskiem, więc pewnie będzie okazja też zobaczyć tę okazję piłkarzy Błękitnych na początku drugiej części tej rywalizacji. Numer 20, Jakub Szrek w polu karnym chciał kopnąć obok Łukasza Radlińskiego, ale na szczęście bramkarz Kolejorza zostawił tam nogę, odbił piłkę, no i w ten sposób jakby uratował swoją drużynę od straty gola. Teraz Lechici, Bartkowiak od środka boiska, może rozpędzać się Bartkowiak, za moment będzie w polu karnym. Bartkowiak chciał wyłożyć tę piłkę do Sobola, który już by wepnął tę piłkę do pustej bramki, ale obrońca ostatecznie blokuje to i będzie tylko rzut rożny, tylko stały fragment gry dla Kolejorza. Ależ emocje tutaj po przerwie we Wronkach. Sytuacja stuprocentowa gości i na taką stuprocentową sytuację dokładnie taką samą odpowiadają Lechici i ta sytuacja w polu karnym Bartkowiaka z dograniem do Huberta Sobola będzie tylko rzut rożny dla Lecha. Nie było właściwie stuprocentowej okazji w pierwszej części meczu, a tutaj 2 minuty minęły i już mamy 2 takie okazje. Rzut rożny, dośrodkowanie, strącona ta piłka w polu karnym na ten bliższy słupek, zagrana, no i tam po raz kolejny był Hubert Sobol, kopnął mocno w stronę bramki, ale tylko boczna siatka teraz uratowała drużynę Błękitnych. Nie wpadła ta piłka do siatki, ale dobrze rozegrany ten rzut rożny przez graczy Kolejorza. O, widzimy, zrobił ten ruch w stronę bliższego słupka bramki Hubert Sobol. No i tylko chwycił się za głowę, bo zabrakło celnej próby. Marciniak, widać jak już wysoko nawołują się piłkarze Błękitnych, żeby podejść tutaj pressingiem. Musi wybijać Radliński. Stoper lepszy od Bartkowiaka w takim pojedynku powietrznym. Uwaga, w polu karnym znów zawodnicy Błękitnych, strzał jednak niecelny. Przypomnę Państwu składy, w jakich grają oba zespoły, bo dużo działo się na początku tych drugich 45 minut, a zatem Błękitni 57 Rzepecki, 7 Cywiński, 8 Gawron, 10 Łysiak, 11 Sanocki, 17 Tojs, 18 kapitan drużyny Fadecki, 20 Szrek, 21 Krawczun, 24 Paczuk i 25 Sadowski. Natomiast jeżeli chodzi o rezerwy Kolejorza, 12 Radliński, 9 Tupaj, 6 Marciniak, 2 kapitan drużyny Wojtkowiak, 3 Niewiadomski, 8 Białczyk, 22 Szramowski, 10 Bartkowiak, 23 Jacenko, 14 Sobol i 11 Kaczmarek. Uratował teraz tamtę piłkę
przed wyjściem poza boisko Niewiadomski. Ależ teraz ładnie tutaj Kaczmarek w środkowej strefie boiska, ładnie się odwrócił do Bartkowiaka, Bartkowiak jeszcze przesunął tę piłkę dalej do Tupaja, Tupaj już minął linię środkową boiska, już napędza tutaj ten swój atak Paweł Tupaj, jeszcze przejmie tę piłkę z prawej strony boiska Jacenko. Jacenko. No i tam jest faul, nie wiem czy Bartkowiak teraz nie ujrzy żółtej kartki, za to przewinienie ma już w rękach arbiter kartkę, więc Bartkowiak ukarany żółtą kartką. Dwie w pierwszej części spotkania dla piłkarzy błękitnych, dla Sanockiego i Fadeckiego. Natomiast teraz w drużynie kolejorza Bartosz Bartkowiak. Pierwszy mecz po kontuzji tego ofensywnego pomocnika, który pauzował przez kilka drugoligowych kolejek. A pamiętamy, że chociażby tutaj wiosną dał 3 punkty w meczu z Pogonią Siedlce, kiedy Lechici wygrali 2-1. Piękny strzał z dystansu na kwadrans przed końcem. Sobol biega teraz między stoperami, musiał wycofać piłkę do Rzepeckiego, jeden z zawodników błękitnych. No a ponieważ tam nie poszli inni Lechici w stronę Sobola, no to ostatecznie był na straconej pozycji tam napastnik kolejorza. Strata tymczasem na rzecz Cywińskiego Lechitów. Olek Tojs, czyli piłkarz, o którym w swojej piosence śpiewał Tymek Puchacz. Znają się doskonale z Akademii Lecha Poznań. Olek Tojs dzisiaj tutaj na lewej stronie defensywy i też dobrze spisywał się w tych pierwszych 45 minutach w meczu przeciwko kolejorzowi. A teraz atakują znów błękitni. Uwaga, dogranie i strzał na całe szczęście dla Lecha niecelny. Ależ mieli szansę teraz zawodnicy gości. Fadecki na linii pola karnego tam był. I po tym podaniu od Cywińskiego mógł wpakować piłkę do siatki. Mówiłem, najskuteczniejszy strzelec drużyny trenera Adama Topolskiego. Ale piłka ponad poprzeczką. Emocje były w jesiennym meczu tych drużyn. W Stargardzie był remis 2-2, choć gospodarze prowadzili 2-0. Mieli kolejne szanse na gole, mogli prowadzić wyżej. Ale ostatecznie Lechici potem za sprawą Tomasza Kaczmarka, który dostał kapitalne podanie od Julka Letniowskiego. I potem rzut karny zamieniony na gola przez właśnie Letniowskiego. I skończyło się to wszystko remisem, podziałem punktów 2-2. Wówczas błękitni w czołówce drugiej ligi, więc potraktowany został przez Lechitów ten remis jako bardzo dobry wynik. No bo przecież przypominamy, że Lechici to Beniaminek drugiej ligi. Coraz śmielej atakują piłkarze błękitnych, ale to też powinno otwierać szansę do kontrataków dla zawodników kolejorza. Wjeżdżają znów na przedpole bramki. Uwaga, Sanocki, ależ teraz machnął się Krystian Sanocki w polu karnym. Gdyby nie to, to wpakowałby pewnie piłkę do siatki, ale kontynuuje ten swój atak. I jeszcze Sanocki przed polem karnym. Szeroko teraz. Tojs będzie miał szansę do dośrodkowania. Uciekł na prawą nogę, zgrał przed bramkę, ale dobrze tam interweniował gracz kolejorza. Teraz troszkę zdecydowania brakowało Lechitom. Bardziej zdecydowany był Hubert Sadowski. To powoduje, że znów błękitni są pod poznańskim polem karnym. Gawron, tam już piłka w polu karnym. Zagranie ręką i odrzutu wolnego Lechici. Był taki głośny okrzyk ręka, arbiter zgodził się z tym, pokazał rzut wolny w tej sytuacji dla Lecha. Górnik Łęczna tymczasem obejmuje prowadzenie w Legionowie i to właściwie pieczętuje liderowi przed tą 33. kolejką awans do pierwszej ligi. No a druga drużyna, która awansuje bezpośrednio, bez baraży, to będzie Widzew bądź GKS Katowice. Widzew przegrywa wciąż 0-1. Uwaga teraz Bartkowiak, Sobol, Bartkowiak. Nie był faulowany zdaniem arbitra, więc jedziemy, można powiedzieć, w drugą stronę. Szansa może być dla błękitnych, ale też zostali powstrzymani. Teraz dopiero Szrek, dłuższe zagranie, aż machnął ze złości Stanocki, że nie będzie w stanie przejąć tej piłki tutaj na lewym skrzydle. Marciniak.
Jacenko, ładnie. Krótko, do Białczyka. Białczyk do Wojtkowiaka. Wojtkowiak tam szeroko, ależ teraz Fadecki tam uprzedził zawodnika kolejorza Jakuba Niewiadomskiego. Pole karne, szansa, płaski strzał i rzut rożny, bo blokowany był tam chyba, o ile dobrze widziałem, Patryk Paczuk z numerem 24 w poznańskim polu karnym. Jest powtórka, zaraz zobaczymy. Tak, Paczuk dostanie tutaj piłkę. No i Marciniak tam wyskoczył do niego, zablokował ten strzał, ale była znów dobra okazja dla Błękitnych i to strata Lechitów przy wyprowadzeniu piłki z własnego pola karnego. Tego należy absolutnie unikać. No to rzut rożny w takim razie. Dośrodkowanie. Piłka przed polem karnym. Teraz jeszcze raz wybijana z obrębu szesnastki. Jest faul, więc teraz Lech może troszkę odetchnąć. Może być tutaj teraz kilka chwil na to, żeby złapać oddech i żeby spokojnie rozpocząć od rzutu wolnego. 56. minuta. Wycofana piłka do Radlińskiego. Będzie długie podanie? Nie będzie. Marciniak dostanie piłkę od Radlińskiego. To Marciniak teraz będzie dalej zagrywał. Fajnie teraz Toys powalczył tutaj z Jacenką. Wygrał z nim ten pojedynek, ale Jacenko ostatecznie teraz ma piłkę. Kaczmarek do Bartkowiaka. Aż uprzedzony Bartkowiak. Troszkę niedokładne było to zagranie Tomka Kaczmarka. Gdyby było bardziej dokładne, to miałby Bartkowiak tutaj okazję, żeby teraz tę akcję pod pole karne poprowadzić. Gubią się też w kontrataku gracze Błękitnych. Nerwowo jest, jest bardzo nerwowo. Wyczuwa się tutaj to napięcie z jednej i z drugiej strony. Lech chciałby uzyskać ten co najmniej punkt gwarantujący utrzymanie bez patrzenia na inne rezultaty, a Błękitni dążą do tego gola, który da im nadzieję przy zwycięstwie na to, że zachowają drugoligowy byt. Pogoń Siedlce 2-0 w Stalowej Woli ze Stalą. Taki jest tam w tej chwili rezultat. Pięćdziesiąta siódma minuta tymczasem tutaj we Wronkach. Wojtkowiak wyprowadzał teraz piłkę, podskoczyła ona nad jednym z rywali, drugi zablokował kapitana kolejorza, wyrzut z autu zatem, a od niego rozpoczynać będzie Jakub Niewiadomski. Bartkowiak przejmie tę piłkę w środku boiska, nie, został wyblokowany przez przeciwnika. Białczyk przejmie teraz, tak jest, uspokoi grę, bardzo dobrze teraz ten młody piłkarz w środku pola, zastawił się, nie dał się przepchnąć. Szramowski i wzdłuż linii bocznej boiska do Jacenki. Jacenko rozpędzi się tutaj, spokojnie przełożył przeciwnika, wiedział, że obok niego jest rywal, więc nie mógł uciekać wzdłuż linii bocznej. Wojtkowiak, szeroko tam jest Niewiadomski ustawiony, dostanie właśnie teraz Niewiadomski piłkę. Wojtkowiak, będzie dłuższe zagranie, będzie do Sobola, na wolne pole. Hubert przejął tę piłkę, bardzo dobrze się przy niej utrzymał, tak w stylu Filipa Szymczaka można powiedzieć. Dwaj piłkarze o podobnej charakterystyce, grający dobrze tyłem do bramki, silni napastnicy. Bartkowiak do skrzydła, bardzo dobrze, może być teraz dośrodkowanie, przed pole karne chciał tutaj jednak zagrywać teraz z lewej strony Niewiadomski. Lech akcję kontynuuje, Tupaj. Dośrodkowanie Pawła Tupaja, przeciągnięte, piłka poza boiskiem, więc aut bramkowy. Tak jak teraz podpowiada doświadczony Artur Marciniak, panowie, troszkę pograć na połowie rywala, wybijać z rytmu tych piłkarzy Błękitnych, którzy będą tutaj parli do przodu, będą dążyli do tego, żeby strzelić tego gola. Wybita piłka. Białczyk wybił piłkę poza boisko głową.
Cywiński. To jest Gawron. Teraz tam szeroko Szrek. I Sanocki chyba, który już tam przeniósł się teraz na drugą stronę boiska. Teraz już zbyt mocne dogranie. I na pół godziny przed końcem we Wronkach. Rezerwy Lecha Poznań, błękitni Stargard. 0-0, aut bramkowy, zatem szybko spoglądamy na inne rezultaty. Stal Rzeszów Skra Częstochowa 3-0. To jest wynik, jaki zmienił się w tym ostatnim fragmencie, kiedy spoglądałem na rezultaty z innych stadionów drugoligowych. Marciniak troszkę zbyt mocno teraz dograł aut dla błękitnych. Niedokładnie zagrał teraz doświadczony piłkarz w stronę Jacenki. Poczeka Cywiński, aż ta piłka opuści boisko. Rzut rożny zatem dla gości. Dośrodkowanie bezpośrednio, Radliński kapitalnie i teraz może się uda wyprowadzić kontratak. Czy Jacenko zabierze się tam tą lewą flanką? Uciekła piłka poza boisko, ale dotykał jako ostatni piłkarz błękitnych, więc aut dla Lecha. No to aut dla Lechitów. No właśnie, musiał uważać tutaj Lechici. Białczyk musiał ratować się wślizgiem, żeby ta piłka pozostała w posiadaniu Lechitów. Cywiński do środka boiska. Do Łysiaka. Już rozpędzają się gracze gości. Dośrodkowanie, nie było tam zagrania ręką, choć próbują to reklamować zawodnicy gości. Bartkowiak w środku boiska. Rozpoczął od dribblingu, nie był faulowany, choć przewrócił się, ma pretensje do sędziego. Niepotrzebnie tym dribblingiem, bo już tam miał partnera do zagrania, więc... Taka rzecz niepotrzebna teraz! Omal nie został tam przelobowany Łukasz Radliński przy tym dośrodkowaniu. To nie był na pewno strzał w wykonaniu Gawrona, o ile dobrze widziałem. No to teraz Lech odpowiada kontratakiem. Tak, gracz z numerem 8 był tam w drużynie gości. Jacenko rozpędzi się. Tak, ucieka tą lewą stroną kapitalnie Oleg Jacenko, ależ to jest dobra akcja. Sobol zamyka tę akcję. Przydałoby się przeciągnięcie tej piłki właśnie tutaj na prawą stronę boiska, ale uciekła ta piłka Jacence. Właściwie został, tak można powiedzieć, nabity przez przeciwnika w ostatnim fragmencie. Już jakby nie miał sił do tego, żeby kontynuować jeszcze ten swój kapitalny rajd. No a po kontuzji Bartosz Bartkowiak no nie jest oczywiście gotowy na 90 minut, więc tutaj będzie zmiana. Damian Kołtański wejdzie w miejsce Bartosza Bartkowiaka. Wiemy, że taka teraz będzie zmiana w drużynie Kolejorza przy najbliższej przerwie w grze. Toys. Sadowski. I Krawczun. Po obwodzie zagrali piłkarze błękitnych, przenieśli ciężar gry z lewej strony na prawą. Dobrze zamknięte jednak tamte wszystkie strefy przez Lechitów. No i Bartkowiak. No to na pożegnanie, Bartek. Może jakaś kapitalna akcja. Właśnie. Chciał zagrywać, zagrywałby źle, ale przejął jeszcze tę piłkę Szramowski. Aż teraz szkoda, że tam nie było w tej sytuacji przejęcia piłki przez Szramowskiego, ale przedziera się jeszcze w pole karne, walczy ambitnie, no i już ostatecznie silniejszy od niego przeciwnik. Bartkowiak szybciej powinien kierować tu w środkowej strefie boiska piłkę, potem ona spadła mu pod nogę, jeszcze poprowadził ten kontratak i brakowało tego dobrego dogrania tam jeszcze i zabrania się Lechitów na lewej stronie. Byli w dwójkę Szramowski i bodajże Jacenko, ale nie udało im się przedrzeć w pole karne. No to czekamy cały czas na tę przerwę, kiedy będzie dokonana zmiana, no bo piłka cały czas jest w grze. Wojtkowiak na skrzydło, bardzo ładnie teraz rozciągnął tę akcję. Niewiadomski już tam jest w tej akcji ofensywnej, teraz trzeba wracać. Tomasz Kaczmarek tam musi pomóc.
No i także walczą Lechici w środkowej strefie. Bardzo dobrze, opóźniają tę akcję błękitnych. Fadecki aż wycofany tutaj na połowę i jeszcze do tego wszystkiego popełnia błąd. Sobol bardzo ładnie utrzymał się przy tej piłce. No to Bartek Bartkowiak dostaje jeszcze jedną szansę. Szeroko zagrał do Jacenki. Aut dla błękitnych. I teraz będzie dokonana zmiana. Damian Kołtański na boisko w miejsce Bartosza Bartkowiaka, grającego do tej pory z numerem 10. 65. minuta. Błękitni także zgłaszają zmianę. Numer 23 w błękitnych, czyli Mateusz Bochnak, pojawi się na boisku. A numer 8 Marcin Gawron zszedł z placu gry, czyli Mateusz Bochnak, numer 23 w drużynie błękitnych. Nie ma już na boisku Marcina Gawrona z ósemką. 25 minut do końca. Przepuścił teraz tę piłkę Grzegorz Wojtkowiak. I spokojnie padła łupem Radlińskiego, choć tam czyhał za plecami Wojtkowiaka napastnik. Szramowski. Szeroko, bardzo ładnie podłączył do tej akcji ofensywnej Tupaja. Ten przekroczył linię środkową boiska. Skrzydłowy, więc oczywiście dobrze czuje się na połowie przeciwnika. Tak jak już mówiliśmy w trakcie tych rozgrywek, Paweł przystosowywany, przygotowywany do pozycji prawego obrońcy. Tutaj trenerzy zauważyli, że ma potencjał, żeby być klasowym, bocznym obrońcą. Atakują znów gracze błękitnych. Zamkną jeszcze tutaj tę akcję. Jeszcze Fadecki będzie miał piłkę na pozycji lewoskrzydłowego. No i przed pole karne. Teraz Lechici muszą uważać, bo tam pogrywają gracze błękitnych dłużej. Toys. Są jakieś takie przeszywające podanie, które wprowadzi zawodnika w pole karne. Strzał. To był chyba Bochnak, ten, który pojawił się na boisku. Tak, kopnął faktycznie zza pola karnego numer 23 i rzut rożny po dobrej interwencji Łukasza Radlińskiego. Jest właśnie ta powtórka. Bochnak, tak, ten, który wszedł na plac gry. Uderzenie, tam był chyba jeszcze rykoszet. Ale dobrze, Łukasz Radliński czujny, wybija piłkę. Dośrodkowanie. Strącona piłka, ale to będzie aut bramkowy. Tam nie dotykali już piłki Lechici, tylko zawodnik błękitnych. Bezpośrednio głową poza boisko. 68. minuta. Garbarnia prowadzi z Olimpią Elbląg 3-1. Elana Toruń 6-0, czyli tam zabawa w Toruniu, można powiedzieć. Taki trochę wynik na pocieszenie dla Elany, która będzie grać od nowego sezonu w trzeciej lidze. Remis też w Katowicach, czyli nie wykorzystuje GKS wciąż tego potknięcia Widzewa, który przegrywa nadal ze Zniczem Pruszków 0-1. Powiem Państwu tak, jest jeden rezultat, który jest bardzo korzystny w tej chwili dla Lecha. Garbarnia prowadzi z Olimpią Elbląg 3-1. Tam, żeby Lech przy porażce, niewysokiej porażce tutaj z błękitnymi, spadł z drugiej ligi, to musiałoby zostać spełnionych 5-6 warunków. Są takie dwa warianty, gdzie jest 5-6 warunków do spełnienia i wszystkie muszą być spełnione, żeby Lech spadł z ligi. Ale między innymi jest tam wariant, jest również rezultat taki, że Garbarnia przegrywa u siebie z Olimpią Elbląg i to w obu rozwiązaniach. W związku z tym przy wyniku 3-1 dla Garbarni właściwie w tym momencie rezerwy nie mają się czego obawiać. Natomiast oczywiście, tak jak już mówiłem wcześniej, skupiamy się na tym, co tu i teraz, czyli podczas rywalizacji we Wronkach. Rezerwy rywalizują z błękitnymi, a my podsumujemy to wszystko na koniec i zobaczymy, jakie będą rezultaty
Może nas nie będą interesować inne rezultaty, skoro rezerwy jak na razie trzymają ten wynik, który daje im utrzymanie w drugiej lidze. 69. minuta. Żyje tutaj przy ławce trener Rafał Latowski, ustawia piłkarzy, bo wie, że to jest trudny moment, że tutaj ci młodzi piłkarze muszą stanąć na wysokości zadania, muszą starać się utrzymać ten korzystny rezultat i wytrzymać ten napór przeciwnika, no który właściwie może zaliczyć swoje ostatnie 20 minut w drugiej lidze. Może to się skończyć spadkiem gości. Uwagaż! Teraz ta piłka minęła niewiele słupek poznańskiej bramki, a będzie aut bramkowy. Nawet nie wiem, czy dośrodkowanie, czy taka próba wkrętki w wykonaniu zawodnika gości. Ważne, że ten, który na Państwa ekranach, czyli Łukasz Radliński, rozpoczyna od autu bramkowego. Jacenko, ale piłka poza boiskiem, więc aut. Toys rozpoczął teraz szybko. Fadecki chyba teraz nabity został przez Lechitów, tak jest. Jako ostatni dotykał piłki, więc aut dla kolejorza. 71. minuta. Paweł Tupaj szybko rozpoczął od autu do Marciniaka, teraz znów Tupaj i może już tutaj gdzieś szukać Sobola, no ale to musi być piłka zagrana tak, żeby mógł przyjąć tę piłkę Hubert Sobola, nie sięgać ją, no bo wtedy jest na straconej pozycji. Teraz piłka za plecy zagrana, nie ma spalonego, Sobol może mieć sytuację sam na sam z bramkarzem, Sobol ucieka do środka, Sobol płasko jeszcze raz chciał wykładać do partnera, a szkoda, że teraz nie wykorzystali tej stuprocentowej okazji Lechici. Ależ była kapitalna okazja do tego, żeby strzelić na 1-0 tutaj. Jacenko jeszcze dośrodkowuje. Niewiadomski tę piłkę przejmie. Ucieknie wzdłuż linii bocznej po lewej stronie. Ucieka właśnie. Tam został zablokowany wyrzut z autu. Zarobił boczny obrońca kolejorza. No to oglądamy. Hubert, no świetnie tutaj na lewą nogę uciekł. Zwiódł rywala. Płaski strzał prosto w bramkarza. Jeszcze chciał tutaj dogrywać, bo tam mógłby tylko dostawić nogę gracz kolejorza, który był w polu karnym i byłoby wówczas 1-0. Szkoda, wielka szkoda tej okazji Huberta Sobola. Ależ teraz tracą piłkę zawodnicy gości. No to jeszcze raz może się napędzi ten kontratak kolejorza. Nie napędzi się, bo strata. Cywiński. Toys. Ładne kółeczko w środku boiska Aleksandra Toysa, więc ta akcja błękitnych jest kontynuowana. Cywiński zbiega do środka boiska. Będą pewnie przenosili ten ciężar gry na prawą stronę boiska. Zmiana kolejna będzie w drużynie kolejorza. Wszedł już Kołtański za Bartkowiaka. Teraz wejdzie także Filip Wilak, czyli kolejny z rocznika 2003. On zmieni z kolei Tomasza Kaczmarka. No i zobaczymy, czy teraz przed tym rzutem wolnym dokonają zmiany. Tymczasem żółta kartka dla zawodnika błękitnych. To chyba drugi ze stoperów, czyli Hubert Sadowski z numerem 25 tutaj przewinił. I otrzymał właśnie żółtą kartkę. Filip Wilak tymczasem z numerem 19 pojawi się na boisku, a chyba tam po drugiej stronie zejdzie z placu gry Tomasz Kaczmarek. No bo on grał na pozycji lewoskrzydłowego, a teraz jak wiadomo przepisy są takie, że w miejscu, no jednak inaczej to zrobione, zbieg do środka boiska wcześniej Tomasz Kaczmarek, więc żeby jakby nie pokonywać tych kolejnych metrów wokół boiska do ławki rezerwowych, to już wiedział, że spodziewał się, że to będzie zmiana za niego właśnie, więc szedł ostatecznie tutaj w tym miejscu, gdzie melduje się na boisku Filip Wilak. Nie trzeba było korzystać z tego właśnie przepisu dotyczącego zejścia w najbliższym miejscu możliwym. Kołtański w środku boiska. Ślizgiem odebrana mu piłka. Fadecki ładnie umknął przeciwnikowi. Prostopadłe zagranie, ale też świetnie rozczytane przez Wojtkowiaka, który wybija piłkę z własnego pola karnego. Cywiński.
zagrać może tutaj szeroko do Toysa i właśnie dotrze teraz piłka do Toysa. Dwaj byli piłkarze klubowej Akademii Lecha Poznań. Cywiński. Taki trochę no-look pass. No i ten, który pojawił się na boisku. Uwaga, co tam się dzieje w polu karnym. Wybijają piłkę Lechici. I teraz jest gol dla Błękitnych. Krystian Sanocki, numer 11, o ile dobrze widzę, strzela gola na 1-0 we Wronkach. Ależ tam było zamieszanie. Widzimy radość piłkarzy ze Stargardu. Tak, tutaj Sanocki kopnął nie do obrony, z powietrza. Widzimy to w powtórce. 1-0 dla Błękitnych zatem. No i teraz można powiedzieć, robi się bardzo niebezpiecznie, jeśli chodzi o drużynę Kolejorza i o ligową tabelę. Natychmiast spoglądam na te wszystkie warianty. Nadal też, jeśli chodzi o inne rezultaty, jest dosyć bezpiecznie. Natomiast Garbarnia prowadzi 3-2, no a powinna to spotkanie przegrać. Remis musi być w meczu Stali Stalowa Wola z Pogonią Siedlce, a tam przecież Pogoń prowadzi w tamtym meczu 2-0. No zobaczymy teraz, jaka będzie reakcja na innych stadionach. Lech ma 47 punktów, Skra Częstochowa 47, Górnik Polkowice 47, Błękitni Stargard właśnie 47 i Stal Stalowa Wola 46. Właśnie ten remis, ten punkt właściwie, jeżeli chodzi o drużynę Stali Stalowa Wola, za tą grupą drużyn z 47 punktami. Na razie nie ma oczywiście remisu tam w meczu w Stalowej Woli, tylko prowadzi Pogoń Siedlce. No i to jakby daje Lechowi ten oddech. Dwa rezultaty, ten w Krakowie pomiędzy Garbarnią i ten w Stalowej Woli, gdzie Stal rywalizuje z Pogonią Siedlce. Ale oczywiście przypominamy, że gramy do końca. Lech już właściwie, kiedy rywalizował w niedzielę w Bytowie z Bytowią i zremisował 1-1, to już mógł mieć zapewnione utrzymanie, kiedy w 87 minucie Elana prowadziła w Pruszkowie. Spadły wówczas już z nicz bezpośrednio razem z Elaną. No ale zwycięstwo gospodarzy 2-1 i nadal trzeba tutaj pilnować tego utrzymania. Lechici przejmują tymczasem piłkę, ruszają. Kołtański. Uwaga, szansa może być dla Lechitów. Jacenko! Przestrzelił, jeszcze była tam odbita piłka przez zawodnika Błękitnych, tylko rzut rożny, a mógł Jacenko tutaj doprowadzić do wyrównania w 78 minucie. A zatem rzut rożny dla Kolejorza, szansa, boczna siatka, znów na ten bliższy słupek zbiegł Hubert Sobol, znów strącił piłkę, ale znów piłka tylko ląduje na bocznej siatce. Będę coraz częściej teraz spoglądał na inne rezultaty, no bo też zmieniło się to, jeśli chodzi o Lechitów. Teraz już nie mają tego rezultatu, który bez względu na inne rezultaty daje im utrzymanie w drugiej lidze. Sobol strącił tę piłkę, ale niedokładnie. Tupaj tymczasem walczy. Kto tam jako ostatni dotykał piłki? Właśnie Paweł Tupaj. Aut zatem dla Błękitnych. Ta niesamowita sytuacja, że 47 punktów ma w tej chwili bodajże, mają w tej chwili 4 albo 5 zespołów, już też nie spoglądam teraz na tabelę. I taka dodatkowa tabelka meczów bezpośrednich między tymi drużynami, coś niesamowitego. Choć nie rozstrzyga to oczywiście przy tych 47 punktach o spadku którejś z tych drużyn, najgorszej w tej tabelce, no bo 46 punktów wciąż ma Stal Stalowa Wola, która przegrywa 0-2 z Pogonią Siedlce.
No i to jest niesamowite. Stal goniła cały sezon, odrabiała jakby te straty, bo przecież rozgrywała jesienią mecze na wyjazdach ze względu na przebudowę stadionu w Stalowej Woli. Wiosną, no niemal wszystkie mecze u siebie. Uwaga, strzał z dystansu i gol! 2-0 dla Błękitnych, ależ niesamowita próba. To był chyba grający z numerem 20 w drużynie Błękitnych, Jakub Szrek. Tak mi się wydaje, że to ten piłkarz kopnął teraz z dystansu tak niesamowicie, że strzelił gola dla Błękitnych. Tak jest. On generalnie tutaj teraz na 2-0 dla Błękitnych z dystansu. Górnik Łęczna 2-0 pieczętuje awans do pierwszej ligi. W Łodzi bez zmian, w Katowicach bez zmian, remis. Stal, Stalowa Wola, Pogoń Siedlce, 82 minuta, wciąż 2-0 dla gości. Garbarnia 3-2 z Olimpią Elbląg, to jest także rezultat, który jest korzystny dla kolejorza. Zmiana będzie w drużynie Błękitnych. Zero do dwóch. No niesamowite, jak piłkarze trenera Adama Topolskiego walczą tutaj o to utrzymanie w drugiej lidze. Lechici. No i kontra piłkarzy Błękitnych Stargard. Uwaga, za moment może być szansa w polu karnym. I jest trzeci gol dla Błękitnych Stargard. Coś niesamowitego, numer 24. Tam jeszcze był rykoszet, Patryk Paczuk na 3-0 dla Błękitnych po tym kontrataku. 81 minuta. Oczywiście tak patrząc tutaj na te wszystkie warianty, niewiele zmienia z perspektywy Lecha. Oczywiście już ten trzeci gol. Górnik Polkowice wyrównuje tymczasem z Bytowią. Bez zmian jest w Stalowej Woli, bez zmian jest także w Krakowie, gdzie Garbarnia gra z Olimpią Elbląg. Zmiana była też, Paczuk opuścił boisko, a w jego miejsce pojawił się z numerem 9 Dawid Polkowski. A Błękitni już uspokojeni, już wiedzą, że są bardzo blisko tego upragnionego celu, czyli utrzymania. Tak jak już mówiłem, po restarcie rozgrywek fatalne wyniki spychały ten zespół tak coraz niżej w tej ligowej tabeli. Ale to, co dzieje się w ostatniej 34. kolejce przy tym wyniku, daje piłkarzom trenera Adama Topolskiego utrzymanie w rozgrywkach. A Lech musi teraz drżeć. Lech teraz musi spoglądać na rezultaty z innych boisk. Najważniejszy jest teraz ten wynik w Stalowej Woli.
Rzepecki. Jacenko chciał przyjąć tę piłkę, a chyba powinien głową starać się zgrywać teraz w stronę czy to Kołtańskiego, czy Wilaka. Długa piłka. Marciniak. Tupaj teraz tutaj chyba będzie też lepszy, tak? Out. Ileż tam zostało jeszcze do końca? 5 minut. Chwilka przerwy. Pogoń Siedlce na 3-0 w Stalowej Woli. No to jest rezultat, który w tym momencie jakby chyba przesądza, że drużyna Stali opuszcza rozgrywki drugoligowe, a rezerwy Lecha Poznań w tym momencie w tej dodatkowej tabelce z trzema ekipami, dwoma właściwie ekipami Lechici oczywiście, z Błękitnymi i Skrą Częstochowa. No i tutaj rozgrywa się miejsce między 12 a 14 ze Skrą. Pamiętam, Lech 2-0 i 0-0, czyli 4 punkty z Błękitnymi. Punkt, czyli razem tych punktów jest 5. Błękitni na pewno mają 4 punkty za rywalizację z Lechem, więc Błękitni myślę będą najlepsi w tej tabelce, chociaż nie, bo przecież Błękitni przegrali ze Skrą Częstochowa 1-2. No może być bardzo równo w tej dodatkowej tabelce. Na koniec to wszystko spokojnie spojrzę i policzę. Na razie najważniejsze jest to, żeby rezerwy Lecha Poznań utrzymały status drugoligowca na kolejny sezon. Wojtkowiak do Białczyka. Jeszcze raz Wojtkowiak. Marciniak. Białczyk. Wojtkowiak. Szeroko. Niewiadomski. Zabierze się tam Filip Wilak. Nie zabrał się teraz z tą piłką. No i kontratak znów gości. Próbował tutaj Szramowski chwytać za koszulkę swojego przeciwnika. Nie, to był Kołtański. A teraz czwarty gol. Nie, spalony. Teraz tam widzę podniesioną chorągiewkę sędziego asystenta. Spalony, więc nie ma tego czwartego gola dla Błękitnych. W Lechu tymczasem wejdzie z numerem 15 Igor Ławrynowicz. Znów rocznik 2003 na boisku w rezerwach kolejorza. Przecież są już na boisku i Damian Kołtański, i Filip Wilak, czyli inni przedstawiciele tego rocznika. Teraz będzie jeszcze Igor Ławrynowicz. No i wejdzie na boisko także z czwórką Kacper Wachowiak. Ale to oczywiście po przerwie. Cywiński. Fadecki też oczywiście tutaj, Toys. Ależ niesamowita druga połowa w wykonaniu Błękitnych. Determinacja, walka. No i dobijali kolejno Lechitów tutaj. Jak strzelili już, dopieli swego, poszedł pierwszy gol. No to już zeszło trochę z nich to ciśnienie i pokazali 2-3 akcje. Strzał z dystansu niesamowity na 2-0. Potem na 3-0 kolejny strzał z linii pola karnego. No i tak to, jeśli chodzi o ten mecz, wyglądało, że te niesamowite ciosy spadły na drużynę trenera Rafała Ulatowskiego. 85. minuta, też spoglądam w Katowicach. GKS Resowia wciąż 1-1. A też patrzę, kto wchodzi do baraży. W tym momencie Stal Rzeszów weszła do baraży. Resowia przy remisie ma te baraże. Bytowia i GKS Katowice oczywiście już wcześniej pewne baraży, choć GKS marzy o tym, żeby już dziś awansować do pierwszej ligi. Zmiany ogłoszone. 4 zmiany zatem w drużynie kolejorza. Pojawiają się na boisku Igor Ławrynowicz i Kacper Wachowiak. Jedna zmiana to zejście. Tam jest żółta kartka oczywiście dla Jakuba Niewiadomskiego. No i teraz właśnie zmiana sygnalizowana.
Wchodzi na boisko Ławrynowicz. Zza Łukasza Szramowskiego wszedł Ławrynowicz. No i wszedł także Kacper Wachowiak, tak jak już wcześniej awizowałem. I wiemy już też, że będziemy grać 3 minuty dłużej we Wronkach. Taka będzie za chwilkę sygnalizacja. Teraz zasygnalizowany właśnie ten doliczony czas gry. Niesamowity ten sezon drugoligowy. Będzie okazja to chwilkę jeszcze podsumować po zakończeniu meczu. No ale no widzimy. 47 punktów i Lech martwiący się do ostatnich sekund o to, czy utrzyma się w drugiej lidze piłkarskiej. W tym pierwszym sezonie. W sezonie, w którym Lech był pierwszym klubem, którego rezerwy awansowały na szczebel centralny. Teraz zmiana w drużynie gości. Jakub Szrek opuszcza plac gry, a w jego miejsce Jakub Sawczak z numerem 5. Słońce znów wyszło tutaj nad Wronkami, znów przypieka. Mam wrażenie, że używając trochę tego wyświechtanego określenia, zaświeciło dla jednej i dla drugiej drużyny, dla Błękitnych, bo utrzymują się w tym momencie w drugiej lidze, i dla rezerw Lecha Poznań, które mimo tej porażki bolesnej 0-3 także pozostaną w gronie drugoligowców. Ławrynowicz. Dośrodkowanie Jacenki. Zamykają akcję Lechici. I nad bramką teraz strzał gracza Kolejorza. Była szansa choćby na honorowego gola w tym starciu. Ale Jakub Niewiadomski teraz tam w polu karnym przestrzelił. Chociaż zamykał tę akcję. Paweł Tupaj, nie będzie już tutaj żółtej kartki, to już końcówka tego doliczonego czasu gry. Już tu arbiter odpuścił w tej sytuacji graczowi Kolejorza. 94. minuta już jest w Stalowej Woli, to oznacza, że za moment będzie można właściwie ogłosić oficjalnie, że Lechici utrzymali się w drugiej lidze. Tymczasem jeszcze atakują Błękitni. Jeszcze będą mieli jedną okazję. Pole karne, płaski strzał. Strzał niecelny. Oglądamy to na powtórce. Sanocki, ten, który otworzył wynik tego starcia, mógł teraz także to starcie zakończyć golem. Końcowy gwizdek sędziego. Cieszą się gracze Błękitnych Stargard, choć oni jeszcze nie znają rezultatów oczywiście innych meczów. No ale ten jeden wynik jest tutaj kluczowy. Stal Stalowa Wola, Pogoń Siedlce 0-3. To sprawia, że Lechici w rozgrywkach drugiej ligi pozostają. Trwają jeszcze mecze oczywiście o awans. Widzew przegrywa ze Zniczem Pruszków.
No ale GKS Katowice nie prowadzi z Resowią i to jest oczywiście problem ze strony GKS-u Katowice. Dobrze, zaraz będziemy to wszystko podsumowywać. Popatrzmy jeszcze na te końcowe obrazki. Sezon 2019-2020. Pierwszy sezon rezerw Lecha Poznań na szczeblu centralnym zakończony. Zakończony, zaraz powiem to w 100%, a na razie mówię na 99% utrzymaniem przy tym wyniku, który jest w Stalowej Woli, gdzie Pogoń Siedlce prowadzi 3-0 ze Stalą i to oznacza, że to Stal opuści rozgrywki drugoligowe, że to Stal będzie występować w nowym sezonie w trzeciej lidze. Widzimy tutaj rozmowę trenera Rafała Lotowskiego z piłkarzami, pewnie tam są podziękowania za cały sezon. Dla tych młodych piłkarzy ważny pierwszy sezon na szczeblu centralnym w piłce seniorskiej. Widzimy tam właśnie przemawiającego trenera Rafała Ulatowskiego, a obok z drugiej strony świętują piłkarze błękitnych, świętują utrzymanie. Byli w barażach jeszcze kilkanaście kolejek temu, a dziś muszą świętować to, że pozostaną w gronie drugoligowców, że właściwie grabarzowi spod łopaty uciekli, tak używając określenia, bo wygrali we Wronkach 3-0. To co, niech pokończą się w międzyczasie mecze, natomiast my zobaczmy skrót ostatecznie tego spotkania, zobaczmy te najciekawsze okazje, no i potem już po tym skrócie będziemy podsumowywać ten sezon i podamy wszystkie rezultaty spotkań. Początek, Grzegorz Wojtkowiak, tutaj szansa po stałym fragmencie gry, po rzucie rożnym. Odpowiadają piłkarze błękitnych, także próba na całe szczęście niecelna. Tutaj głową z kolei zgrana piłka w poznańskim polu karnym, ale spokojnie Łukasz Radliński. Tutaj po dośrodkowaniu straszne zamieszanie, Cywiński nadstawia nogę, tam był Sanocki, ostatecznie ręka i dlatego rzut wolny podyktowany dla kolejorza. Tutaj akcja ładna Aleksandra Jacenki. Przedzierał się i tutaj Bartkowiak dogrywa piłkę w pole karne, ale nie znalazł tam żadnego z partnerów. Tutaj Jacenko jeszcze raz aktywny w pierwszej części spotkania. Dośrodkowanie troszkę zbyt wysokie dla Aleksandra, dla Huberta Sobola, który tam był w polu karnym. Tu z kolei Wojciech Fadecki, kapitan i najskuteczniejszy piłkarz gości. Płasko w pole karne, a tutaj starał się przedzierać Tomasz Kaczmarek. No i jeszcze jedna akcja, w której ręką zagrali piłkarze gości. Konkretnie stoper Hubert Sadowski. I najgroźniejsza akcja chyba Lechitu w pierwszej części spotkania. Ten strzał Huberta Sobola płaski, gdzie wyskoczył przed obrońcę po dośrodkowaniu Jakuba Niewiadomskiego. No i już druga część meczu. Nie, to jeszcze końcówka pierwszej części, kiedy tutaj gola strzeli Krystian Sanocki, ale był gwizdek sędziego wcześniej. Strzał już po gwizdku, więc tego gola nie mogło być, bo faulował Grzegorza Wojtkowiaka. I jeszcze próba na koniec pierwszej części spotkania w wykonaniu Wojciecha Fadeckiego. No i druga połowa. Najpierw sytuacja stuprocentowa Jakuba Szreka. Przegrał ten pojedynek z poznańskim bramkarzem, a w odpowiedzi Bartosz Bartkowiak miał okazję strzelić gola na 1-0. Zablokowany ostatecznie, kiedy tu próbował w polu karnym dogrywać piłkę do partnera, do Huberta Sobola, który wpakowałby piłkę do siatki. Tu po stałym fragmencie gry Sobol w boczną siatkę. A tutaj jest próba Cywińskiego dogrania do partnera, do Fadeckiego. Fadecki jednak nad bramką. Kolejna szansa dla gości. Tutaj Sanocki z kolei nie trafił w piłkę, nie zagarnął tej piłki, nie strzelił gola. A teraz dalekie dośrodkowanie, które mogło zaskoczyć Łukasza Radlińskiego. No dążący tutaj piłkarze błękitnych do tego, żeby wygrać i zapewnić sobie pozostanie w gronie drugoligowców. Hubert Sobol, tuż przed tym jak objęli prowadzenie piłkarze błękitnych, miał taką okazję, strzelił płasko, bramkarz ostatecznie tę piłkę odbił, jeszcze chciał tu Sobol dogrywać do partnera, no i ostatecznie skończyło się w tej akcji zagrożenia. Tutaj proszę bardzo, ta akcja, Fadecki próbuje w polu karnym, no i tu z powietrza wybita piłka przez Lechitę i spada na nogę
grającego z jedenastką Krystiana Sanockiego. Było 1-0 dla Błękitnych. Lechici odpowiadają. Tutaj Jacenko chciał kierować piłkę pod poprzeczkę. Zablokowany jeszcze stały fragment gry. Jeszcze raz Sobol na tym bliższym słupku tutaj strąca piłkę. No a potem niesamowicie z dystansu piłkarze Błękitnych na 2-0. No i jeszcze też strzelają trzeciego gola. Patryk Paczuk tutaj z linii pola karnego kopnął nie do obrony. Ustalił właściwie wynik tego spotkania, bo była jeszcze tutaj okazja w końcówce Jakuba Niewiadomskiego. Lewą nogą, ale też ponad poprzeczką uderzył Kuba. No i tak się skończyło to. Tak się skończył sezon drugoligowy we Wronkach. Błękitni Stargard wygrywają 3-0 i zapewniają sobie utrzymanie. To utrzymanie zapewnili sobie także Lechici. Spoglądam szybciutko na wyniki. A zatem zakończyło się 8 meczów. Elana Toruń wygrała z Gryfem Wejherowo 6-0. Garbarnia wygrała z Olimpią Elbląg 3-2. Górnik Polkowice zremisował z Bytowią 2-2. Legionowia przegrała z Górnikiem Łęczna 0-2. Stal Rzeszów wygrała ze Skrą Częstochowa 4-0. Stal Stalowa Wola przegrała z Pogonią Siedlce 0-3. I Widzew Łódź przegrał ze Zniczem Pruszków 0-1. I trwa tylko mecz w Katowicach pomiędzy GKS-em a Resowią. Jeśli zakończy się remisem, to obok Górnika Łęczna awansuje Widzew, GKS będzie grał w barażach. Jeśli GKS strzeli gola w tym doliczonym czasie gry, to wchodzi do pierwszej ligi, a do baraży spada drużyna łódzkiego Widzewa. Jak wygląda tabela? Na koniec tylko powiedzmy, wcześniej zdegradowane Elana, Legionowia i Gryf Wejherowo i dziś po porażce u siebie spada drużyna Stali Stalowa Wola. Lech ma 47 punktów, razem z Błękitnymi Stargard i Skrą Częstochowa i te zespoły są poza strefą zagrożoną. Natomiast jeżeli chodzi o drużyny, które w tej chwili są w barażach, to GKS Katowice przy tym remisie, Bytowia, Resowia i Stal Rzeszów. Dwie drużyny rzeszowskie będą rywalizować na ten moment w barażach. To tyle. Bardzo dziękujemy za cały sezon. Transmitowaliśmy niektóre mecze wyjazdowe, transmitowaliśmy wszystkie mecze rozgrywane tutaj we Wronkach przez rezerwy kolejorza. Bardzo serdecznie za ten sezon dziękujemy. Zapraszamy oczywiście na transmisję w kolejnym w imieniu całej ekipy, która przygotowywała tę transmisję. Mówię bardzo serdeczne dziękuję. No i co? Słyszymy się w nowym sezonie, a dziś to z Wronek wszystko. Byliśmy oczywiście na antenie Lech TV, byliśmy oczywiście także na antenie stacji Fan Club TV. Bardzo dziękuję w imieniu realizatora transmisji Macieja Springera. Żegnam się także z Państwem, Maciej Henszel. Mówię do usłyszenia, do zobaczenia znów na kolejnych meczach na antenie Lech TV.